miejsca na krzesłach. Mam nadzieję, że krzesła nie zabraknie. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, podczas którego poznamy zwycięską pracę, która mam nadzieję, że wygra w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Ksawerego Wynikowskiego w Olsztynie. Jest to miejsce, które wszyscy Państwo znają. Są z nami znakomici goście i oczywiście sąd konkursowy, który dokonał wyboru spośród zgłoszonych prac. Witamy Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza. Pozwolą Państwo, że przedstawię skład sądu konkursowego pod przewodnictwem Pana Włodzimierza Muchy. Serdecznie Pan Architekt Włodzimierz Mucha. Sędzia referent Pani Urszula Maria Chłodzka. I odczytam członków sądu konkursowego. Pani Maria Lewicka. Pani Joanna Wańkowska-Sobiesiak. Małgorzata Zyskowska. Pan Zbigniew Patalas. Witam serdecznie. Pani Halina Zaborowska-Boruch. Pracuje na pewno. Jerzy Piekarski. Pracy. Pani Magdalena Rafalska, pracy u nas, witamy Pan Architekt. Pani Anna Rokita, decyzję wydaje. Pan Krzysztof Śmieciński, nadzór nad inwestycjami, witamy serdecznie. Cieszę się, że znalazł Pan czas dla nas. Sekretarz Sądu Konkursowego, Pani Iwona Nowacka. Pan Marcin Kozłowski. Witam oczywiście media, witam wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli wiedzieć, jak. Zapraszam Panią Dyrektor. Możemy wszystkie decyzje wydane. Pani Dyrektor do nas już dotarła. Tam prosimy o zajęcie miejsca, bo tutaj mamy jeszcze pracę wystawioną konkursową. Ja oczywiście w tej chwili oddam głos przewodniczącemu sądu konkursowego, konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Ksawerego Wynikowskiego w Olsztynie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tak bliziutko proszę. Na tej sali przedstawione są wszystkie prace konkursowe, które zostały zakwalifikowane i do oceny, jak również zostały zakwalifikowane do grupy prac O czy 0, które spełniają warunki formalne konkursu. Przy pewnych wątpliwościach drobnych co do kilku prac uznaliśmy, że wszystkie one będą podlegały ocenie jury. W związku z czym 8 prac zostało poddanych ocenie. Należy w tym wypadku powiedzieć o takich być może trzech wyłaniających się sposobach myślenia o tej przestrzeni publicznej, która jak zwykle jest trudna do zorganizowania i co pokazują również te prace. Jednym z tych nurtów, nazwijmy, to było myślenie o powiększeniu formuły placu aż do budynku dyrekcji kolejowej, czyli jakby rozszerzenie skali tego placu. Wszystko, co się później wokół tego dzieje, jest konsekwencją takiego myślenia. Drugi jakby kierunek i nurt w projektowaniu to jest projektowanie, nazwałbym to w cudzysłowie uwolnione, czyli traktowanie tego placu jako po prostu sceny, na której projektanci kreują swoje wizje. I wreszcie trzeci kierunek, który naszym mniemaniu zyskał, chyba najbardziej, był najbardziej właściwy, to jest kierunek, który sankcjonuje pewne historyczne ramy tego placu zarysowane już w projekcie Ksawerego Wynikowskiego, gdzie pomnik był elementem całego założenia placu i sposobu oglądania tego pomnika. Uznaliśmy, że
Dzisiaj ten pomnik jest również ważny dla tego miejsca. Jest pomnikiem, który jakoś go organizuje, jest jednym z elementów, najważniejszych elementów kompozycji i w związku z tym to było jakby nasze myślenie. Jednocześnie traktujemy, zgodnie z intencją organizatora konkursu, traktujemy ten plac jako miejsce jednak bardzo miejsce, gdzie możliwe będzie zorganizowanie bardzo prestiżowych uroczystości miejskich z jednej strony, a z drugiej strony no, ten plac, co było wskazane w warunkach konkursowych, powinien zyskać silne połączenie z projektowanym parkiem centralnym. Ja może w tej chwili przeczytam i ogłoszę, jakie są nasze werdykty w tej sprawie i ewentualnie później będziemy mogli chętnie odpowiedzieć na Państwa jakieś pytania i porozmawiać na ten temat. Więc tak, drugą nagrodę, jeszcze zanim przeczytam werdykt i ogłoszę wynik konkursu, chciałbym powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na przyznanie dwóch nagród jedynie, bez przyznawania wyróżnień, ze względu na jednak dosyć bardzo daleko odbiegające myślenie pozostałych prac od jakby podstawowego tego kierunku. Jeśli mogę prosić, rozumiem, że przystępujemy teraz już do ogłoszenia wyników. I czy ja mogłabym prosić Pana Prezydenta teraz o kilka słów dla stopniowania oczywiście napięcia, ponieważ Panie Prezydencie, przystąpiliśmy do tego konkursu z określonych przyczyn i powodów. Także proszę o dwa zdania. Jeszcze Panie Prezydencie, przepraszam na emocje, jeszcze koleżanka mi skupiła uwagę na ważną informację. Jedna z prac została zakwalifikowana do grupy N, czyli niespełniających formalnych warunków konkursu. To jest praca numer 1002, której tutaj nie ma dzisiaj. To jest praca, która w naszej ocenie w sposób bardzo istotny naruszyła warunki ochrony konserwatorskiej miejsca. I to był jedyny właściwie powód, który zadecydował o jakby przesunięciu tej pracy. To tyle, tylko wytłumaczenie, zamknąć ten temat formalny. Dzień dobry Państwu. Jak wszyscy wiemy, przestrzeń publiczna jest naszą wspólną wartością. O to musimy my jako mieszkańcy zadbać wcześniej w ramach również perspektywy unijnej i dofinansowania środkami unijnymi. Podjęliśmy działania związane z rewitalizacją, modernizacją placów, tych, które już są zrealizowane. Państwo doskonale wiecie, o czym mówię, a więc plac Jana Pawła II, plac Konsulatu Polskiego, plac Solidarności i jeszcze niestety, ale mam nadzieję, niebawem zrealizowany plac Jedności Słowiańskiej. Jak wiemy, te projekty były przygotowywane w oparciu o różne rozwiązania, różne również ścieżki organizacyjne. Wsłuchiwaliśmy się w to, co mówiliście Państwo, to co mówili nasi mieszkańcy, ażeby, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, w sytuacji zagospodarowywania tej przestrzeni, przede wszystkim rozstrzygać o tym przyszłym zagospodarowaniu i funkcji, o programie, o tych rozwiązaniach w taki sposób, ażeby było to z udziałem architektów, szerokiego grona osób i przede wszystkim w oparciu o konkursy. Dlatego też tą ścieżkę wybraliśmy. Dzisiaj jesteśmy, możemy powiedzieć, na finale
gdzie wpłynęły na pewno, tak jak mówił Pan Przewodniczący, bardzo interesujące prace, które zostały poddane ocenie Komisji. Serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu i całej Komisji za wysiłek, który został włożony w ocenę tych wszystkich prac, za wcześniejsze przygotowanie samych specyfikacji, jak i przeprowadzenie całego konkursu, bo odbywał się on przy udziale wielu osób, również naszych architektów, również naszych wydziałów i wszystkim Państwu za to serdecznie dziękuję. Dzisiaj tam jest parking, wiemy o tym. Nasi mieszkańcy niejednokrotnie krytykowali to i mają rację. Niejednokrotnie występowali, ażeby to miejsce zmieniło swoje oblicze i dlatego też przystąpiliśmy do tych działań. Oczywiście wiadomym, że dalszą konsekwencją tego, co dzisiaj jest rozstrzygane, o czym mówimy, będzie przygotowanie projektu, będzie również poszukanie stosownych środków finansowych i jak najszybciej zrealizowanie tego wspaniałego pomysłu, bo jestem przekonany, że co do tego to nie mamy wątpliwości. Dzisiaj ten plac no, nie służy temu, ażebyśmy my tam jako mieszkańcy mogli się spotykać, mogli organizować różnego rodzaju wydarzenia, przedsięwzięcia, ażebyśmy mogli powiedzieć, że to miejsce jest właściwym do tego, ażeby z niego korzystać. Pan architekt, pan przewodniczący był uprzejmy wspomnieć o tym, że obok projektujemy, a w zasadzie już realizujemy nasz park centralny i rzeczywiście te dwa miejsca ze sobą będą jak najbardziej współgrały. Jestem przekonany, znakomicie wpiszą się w tą przestrzeń publiczną, z której my wszyscy jako mieszkańcy będziemy chcieli korzystać. Wobec tego możemy powiedzieć tak, że kolejny etap mamy za sobą, że kolejne oczywiście jeszcze plany przed nami, zarówno co do tego placu, jak i wspomnę, że mamy przygotowane specyfikacje i niebawem, jak zabezpieczymy odpowiednie środki finansowe w budżecie, bo to będzie przekładało się na kolejne lata, 2000 przede wszystkim 14, będziemy ogłaszać konkurs na zagospodarowanie naszych plantów, a więc praktycznie połączenie tej przestrzeni publicznej wokół Starego Miasta, którą również rewitalizujemy poprzez Park Podzamcze, poprzez połączenie również oczywiście tego Parku Podzamcza z Parkiem Centralnym. Te miejsca są nam wszystkim bardzo potrzebne, do tej pory nieuporządkowane, ale oczywiście z chęcią wykorzystywane przez naszych mieszkańców. A jestem przekonany, że jak to zrealizujemy, to na pewno będziemy mogli powiedzieć, iż nasza przestrzeń publiczna jest przestrzenią piękną, będziemy z niej korzystać, a nasi mieszkańcy na pewno z tego będą zadowoleni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. Pan Włodzimierz jest nie po raz pierwszy z nami, jest Olsztyniakiem zresztą, pochodzi z Olsztyna, pracuje w Warszawie i dziękuję, że przyjął w ogóle przewodniczenie sądowi konkursowemu i że no, mamy również w Warszawie osobę, która promuje nasze miasto Olsztyn. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że w Warszawie jest bardzo dużo osób z Olsztyna. Przechodzimy do ogłoszenia i do czytania Państwa. Tak jak wspomniałem, jury przyznało dwie nagrody zgodnie z regulaminem konkursu, pierwszą i drugą. Drugą nagrodę przyznano pracy numer 1003. Jest to nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. I pozwolę sobie przeczytać opinię o pracy konkursowej. W tej chwili poznajemy pracę konkursową. To jest praca, to jest ta praca tutaj za nami.
pracę wyróżnia przyjęcie klarownych założeń ideowych, dających się wpisać w zgeometryzowaną, ortogonalną kompozycję placu, będących jednocześnie nową kontrpropozycją. Zamiar przełamania surowego wyrazu przestrzeni w stanie istniejącym przez miękkie rysunki posadzki formy zieleni nie niszczy podstawowych zasad kompozycyjnych placu i zachowuje konsekwentnie jego osie oraz dobrą ekspozycję pomnika. Założenia ideowe zostały konsekwentnie przeprowadzone na całym obszarze opracowania, zarówno w rozwiązaniach urbanistycznych, jak i architektonicznych. Projekt koncepcyjny pracy odpowiada w pełni kryterium urbanistycznym zapisanym w warunkach konkursu, a estetycznie i z należnym umiarem wprowadzone nowe formy architektoniczne nadały całości projektowanej przestrzeni publicznej elegancji należytej założeniom pomnikowym. Jednak ta chłodna idea podkreślająca historyczny rodowód placu, adekwatna do organizacji okolicznościowych, wielkich uroczystości, w odbiorze codziennym nie w pełni wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Także gratuluję autorom. Nie wiem, czy otworzymy może kartę. Kto się skryje za numerem 1003? Karta identyfikacyjna. Numer 1003 to jest firma projektowa Akcent, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Gąsienicowa 10. Autorzy? Słucham? Autorzy. Właśnie tutaj podpisany prezes zarządu Karolina Turkowska-Słyk, architekt. I pierwsza nagroda, która oczywiście jest nagrodą w wysokości 15 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zagospodarowania terenu wraz z elementami małych form architektonicznych i plastycznych przewidzianych w koncepcji. Tutaj oprócz opinii o samej pracy pozwoliliśmy sobie napisać trzy punkty tzw. zaleceń pokonkursowych, gdyż no, taki jest zwyczaj i każda z tych prac ma takie strefy, które wymagają dalszych prac. Więc przeczytam opinię o pracy konkursowej. Nagrodę przyznano za konsekwentną realizację przyjętej koncepcji utrzymania historycznej formy placu z pomnikiem Sawerego Dunikowskiego jako najważniejszego elementu tej kompozycji oraz dyskretne wprowadzenie w założenie placu nowych współczesnych form architektonicznych. Na szczególne uzasadnienie zasługuje propozycja pełnego otwarcia placu na nowo projektowany park centralny. Bardzo współczesna informacja o historii miejsca wprowadzona w formie publicznych, multimedialnych postumentów stanowi ciekawy kontrapunkt dla samego pomnika. Indywidualnie zaprojektowany system oświetlenia stanowi również ciekawy, zintegrowany z zielenią element kompozycji placu. Wielkoprzestrzenne ramy są miejscem prowadzenia szeroko rozumianych instalacji oświetleniowych, również tych rozpiętych na stalowych linkach nad placem. Formy tych ram budzą jednak zastrzeżenia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaleceniach konkursowych. Wprowadzona na plac woda zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika, jak też na posadzce placu stanowi atrakcyjne uzupełnienie programu. To jest tyle tytułem od opinii. Jest to praca numer 1008. To jest praca tutaj z Marianem, czy za nami. Dokończę teraz zalecenia pokonkursowe. Zaleca się przeanalizowanie systemu oświetleniowego typu LED-owego rozwieszonego nad placem. Ze względów technicznych system ten może ulec uproszczeniu. Zaleca się skorygowanie elementów ramowych w kierunku zastosowania słupów oświetleniowych adekwatnych do tych zastosowanych wzdłuż ulicy 2 stycznia. I 22 stycznia. I trzeci punkt, zaleca się przeanalizowanie ilości wież fontannowych tak, aby zapewnić większą elastyczność co do kierunków ruchu pieszego na samym placu, udrożnienie kierunków wschód-zachód. To są takie nasze uwagi na gorąco do tej pracy, które nie zmieniają całego bardzo wartościowego naszym zdaniem
myślenia o bardzo spokojnej, zdyscyplinowanej kompozycji placu. Najsilniejszym chyba z wszystkich tutaj przedstawionych połączeniu tego placu z parkiem centralnym i poprzez ulicę 22 stycznia. I bardzo spokojne formy informacji tej multimedialnej dotyczącej historii miejsca, która rzeczywiście została wprowadzona w sposób podbijający całe założenie. Tyle tytułem naszych opinii. Teraz dokonajmy otwarcia. Architekt Radosław Guzowski, Woronicza, Warszawa. Gratulujemy. Chciałem, kończąc już raz, zanim podejdziemy do planu, gdzie można ocenić, powiedzieć, że to był trudny w ocenie konkurs, jak zresztą każdy konkurs, który dotyczy przestrzeni publicznej, która jest bardzo wrażliwa na różne formy interwencji i bardzo trudna do zdefiniowania w kategorii takich, jakie stosuje się do budynków, do architektury. Akurat w wypadku placu imienia Ksawera Dudkowskiego nie wspomniałem jeszcze o takiej istotnej zależności i mam nadzieję, że ona będzie rozwiązywana w dalszych fazach projektowania, mianowicie wpięcia tego placu w cały układ ruchu pieszego wzdłuż domu towarowego Alfa. Jest to bardzo ważna arteria piesza, w przyszłości tramwajowa, rowerowa również, w związku z tym powinna ona być zaprojektowana w przyszłości jako element uzupełniający tego opracowania w szerszym marginesie. To jest moja uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. W takim razie może zaproszę Państwa teraz, skoro już mamy zwycięzców, mamy nagrody. Czy są przedstawiciele zwycięzców na sali? Witamy. Reprezentuje Pani pracę zwycięską, czy pracę z drugiego? Też zwycięzcą. Aha, Mieszka w Warszawie. Przepraszam, muszę przejść. Ale jest serdecznie od pracy już sami z odczytaniem, ponieważ jest rodakiem turystycznym. Obchodzi się do 50-lecia. Dokończył liceum w czy Pani mogła to powtórzyć? Tak. O zwycięstwie. Witam Państwa. Naprawdę nie spodziewałam się takiego pięknego prezentu ze strony syna. Mieszkamy w Olsztynie 51 lat. W ubiegłym roku Pan Prezydent wręczał nam medal 50-lecia. Jesteśmy związani od półwiecza tutaj. Radek zdecydował się wziąć udział w konkursie, ponieważ jest również humanistą. I muszę powiedzieć, że jestem dumna i dziękuję serdecznie jury. To jest najpiękniejszy, największy prezent, jaki otrzymaliśmy od Państwa i od syna, nawet nasz również rodziców, jubileusz 50-lecia. Nie spodziewałam się, aczkolwiek biegłam tutaj z taką cichą nadzieją, bo zanim złożył tutaj do finansów, do tego konkursu, odwiedził nas i pokazał nam na laptopie ten właśnie projekt. Byłam nim wzruszona, zachwycona. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, Pan Prezydent, ten projekt rzeczywiście jest taki z perspektywą, ale również szanuje historię, szanuje to, tę naszą przeszłość. Dziękuję w imieniu syna. Jestem wzruszona, proszę wybaczyć, słowa gdzieś uciekają, ale
widzą Państwo, co się ze mną dzieje. Najpiękniejszy prezent dla nas, najpiękniejszy. A poza tym jestem dumna. Jestem dumna, że to czy można zadać pytanie? Tak, słucham. Raczej do, bo Pani jest architektem, do Jurora. Mianowicie chciałem się dowiedzieć, czy jakieś wątki ideowe w tym projekcie zostały uwzględnione w nawiązaniu do przesłania pokoju. Nie do formy, nie do jego kompozycji, tylko do przesłania, jakie ze sobą niesie ten pokój. Ja myślę, że może zwiedzając... Czy jurorzy w ogóle uwzględniali taką... To jest w punkcie 5 tam wymienione warunki. Natomiast w sposób jakiś szczególny myśmy się nad tym nie tyle nie zastanawiali, co uznaliśmy, że pomnik jest najważniejszym elementem. Jego oprawa musi być godna tego pomnika. Natomiast jego ideowość, jak pamiętam z historią Sztyna, była kwestią wielu rozmów, dyskusji. Ja myślę, że fakt, że ten pomnik stoi dzisiaj, to jest jego największe znaczenie, że po prostu to był taki moment, że chyba zastanawialiśmy się w Olsztynie, czy go mogły rozebrać.